Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z aktualizacją oczywiście od Star Stable. Jak możecie zauważyć, tak, dzisiejszy odcinek będzie z kamerką. Mam nadzieję, że oczywiście będzie troszkę ciekawiej. Po prostu też zobaczycie moją reakcję na ten cały tutaj festiwal jeździecki. Także myślę, że będzie po prostu fajnie. No i no, bez przedłużania zaczynamy, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Serdecznie pozdrawiam moich ostatnich 5 subskrybentów, jak moją wspierającą. Nie zapomnijcie również wejść na moje media społecznościowe. No i tak przy okazji możecie zostawić właśnie łapeczkę w górę, suba, no i dzwoneczek, bo to bardzo motywuje do dalszego działania. Już wam mówię, co dzisiaj dokładnie będzie w aktualizacji. No oczywiście, zaczęło się święto jeździeckie, co oznacza różne takie rywalizacje, konne i tym podobne. Cała uroczystość jest oczywiście w Moorland, taki stajni Jorvik, czyli będziemy robić to w Moorland, no i później jeszcze pojadę do stajni Jorvik. Także jest to bardzo fajne święto, między innymi dlatego, że każdy gracz może jakby z tego skorzystać, po prostu w tym uczestniczyć, robić zadanka i tak dalej, także to jest mega spoko. Mamy oczywiście jakiś tam parkiet do tańców i tak dalej. Mamy różne pakiety z fitami. Ja w ogóle dzisiaj się ubrałam właśnie w taką czarną koszulę, w sumie tak tematycznie do mojej postaci, żeby było ciekawie w ogóle. Mamy zadanko właśnie z Lorettą, także też sobie je zrobimy na początku pewnie. Mamy żetony do zdobywania, no po prostu wyścigi, wszystko, nie? Także no, mnóstwo właśnie tych outfitów, które są naprawdę mega zarąbiste. Tutaj też jakieś tam zadanko chyba z Baronową jest. W stajni Jorvik coś tam trzeba będzie pogadać, także wszystko zrobimy na spokojnie. No i kochani, za tydzień będą konie lipicańskie. Konie lipicańskie będą. No i w tym samym czasie rozpocznie się drugi tydzień tego święta jeździeckiego. Musiało mnie tutaj zblurować, bo jakby inaczej nie może mnie wyostrzyć, gdy ja już tutaj kończę moją mowę. Także no, będzie mieć oczywiście drugi tydzień właśnie święta jeździeckiego i nowe konie. Także lecimy do dzisiejszej aktualizacji, także let's go. Okej, więc zaczynając zadanko, mamy tutaj właśnie zadanko z Lindą. Odnośnie tego pewnie tutaj, gdzie jest to święto jeździeckie. Tak, w okolicach stajni Moorland. No i teraz właśnie tam się udamy. Mam nadzieję, że spotkam tutaj moich widzów, bo troszkę akurat się przedłużyło to, bo miałam ogólnie nagrać o 16 godzinie, natomiast jest już... W sumie już niedługo będzie 17, za 20 minut, więc akurat z góry was bardzo przepraszam, jeśli czekaliście, ale troszkę się to po prostu opóźniło, ale mam nadzieję, że tutaj kogoś zaraz spotkam, no zobaczymy zresztą. Okej, my już właśnie jesteśmy na miejscu i totalnie nie wiem, od czego mam zacząć, naprawdę. Tutaj mamy zadanko z wyścigami prawdopodobnie, także okej, tam mamy green screena oczywiście. Tutaj jest ta przepiękna fontanna, która naprawdę jest taka przepiękna, że to cud. W sensie, no ogólnie tutaj to wszystko jest naprawdę przepiękne. O, także też spełniliśmy przy okazji zadanko. Tutaj jest właśnie zadanko z Lorettą i tą Ginny, chyba tak się tak nazywa? Tak, Ginny, także zaraz to zadanko zrobimy. Także to jest na początek takie właśnie wprowadzenie, także no... Ogólnie powiem wam tak, chciałabym się wyrobić tutaj w max takie 20 minut, żeby ten cały film miał. By też nie był za długi, także takie najważniejsze treści i elementy i wszystko będę wam oczywiście tutaj wklejała, w sensie wycinała te takie po prostu bezsensowne, a raczej po prostu, które... No, wiecie o co chodzi. Wow, w ogóle te żetony właśnie też się zmieniły, także one są bardzo teraz takie inne są. Ja w ogóle właśnie muszę zobaczyć, święto jeździeckie obchodzone jest na stajni Jorviku. Tutaj mam jeszcze właśnie, możemy jechać do stajni Jorvik, ale ja to zrobię później, bo najpierw właśnie tutaj sobie wszystko oblukamy w Moorland, jak jest. O, tutaj widzę, że Klara jest, także tutaj bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Osóbka, która umie robić bardzo ładne outfity, także polecam na Instagrama wpaść. Tu mamy świąteczny sklep jeździecki. I o Jezu, tu jest ten piękny outfit, którego ja potrzebuję, naprawdę. No zobaczcie, jak to po prostu przepięknie wygląda. To jest outfit, który ja kupię dzisiaj na pewno. Tylko muszę sobie zagospodarować jorwickie szylingi, oczywiście z medali, które zbierałam w ostatnim czasie. Mamy tutaj właśnie, o, jeszcze sklep jeździecki, w którym mamy, o, zarąbisty, ten właśnie fioletowy, też muszę go mieć.
fioletowo-czarny set z tymi czaszkami, no zobaczcie sobie. O, widać. Naprawdę mega, mega sztos. W ogóle te dzwony, które... Mimo, że nie lubię dzwonów, to ja i takie kupię. Ja i takie kupię. Tutaj mamy to, co już było rok temu. Zobaczmy. Tutaj, o, jest taki ten żółty. Mega spoko, mega fajny też, bardzo ładny outfit. Tutaj jest też ten, o, z tym takim fajnym siodłem, z kokardką, też mega fajne. No ogólnie naprawdę sztos rzeczy, nawet się nie potrafię wysłowić. Jestem tak zadowolona z tego, co tutaj się właśnie wydarzyło, z tego całego wydarzenia, naprawdę mega sztos. Mega rzeczy i naprawdę fajnie. Tutaj mamy sklepik zoologiczny. Tu jest ten mój pupis, który wygląda jak Lucy, dosłownie jak Lucy. Pokażę wam nawet. Tu może jest bardziej zdjęcie, jak jest szczeniakiem, natomiast nie wiem, czy będzie widać, bo tak, żeby się wyostrzyło, czekajcie. O! Jak była szczeniakiem, więc naprawdę mega sztos, mega fajnie. Bo będę miała w końcu pieska, który właśnie wygląda jak mój piesek w domu, także mega fajnie. To jest jak coś, to jest Terrier West. Albo tutaj też jak właśnie, to jak bardziej też była szczeniaczkiem, takim trochę była mniejsza, nie? Ale mogę wam podać jedno zdjęcie, które na pewno będzie fajne, żeby wam tak pokazać w sumie. Natomiast teraz jest większym urwisem i nawet wchodzi sama do walizki, także mega fajnie, mega śmiesznie i w ogóle zabawnie. No, także teraz, moi kochani. To są pieski, które dzisiaj na pewno kupię obydwa, bo są przepiękne. Tu jest jeszcze ten drugi taki. O. Czyli ja też je kupię. Ale to zaraz wszystko zrobimy, bo tutaj musimy dokładnie zobaczyć, tutaj wszystko jest, nie? A, tu są jakieś balony, dobra, to tylko nie będziemy tutaj też patrzeć, bo tutaj wiadomo, balony to balony. Mamy tutaj konie, które oczywiście też możemy kupić, które są limitowane, czyli są tylko właśnie na te drzwi otwarte tutaj, no, są. Którego bym wam polecała? Ogólnie te są bardzo ładne Angliki, które mam obydwa. Mam tego kasztanowego Luzytana oraz tego Andaluza. No. Raczej żadnego nie będę kupowała, bo oczywiście no, byli pisane, którego sobie jednego zakupię. Także to też wiecie, o co chodzi. Tutaj mamy, możemy sobie po prostu zmienić grzywę. A, bo tego nie mogę, to jest magiczne, to nie mogę. Tutaj mamy jakieś też takie rzeczy. Okej. Okay. I tu jest jakieś zadanko, tylko nie wiem w sumie, co to za zadanko jest. Jeśli Damon wymaga mojej opieki, to mam wpadnąć. Okej, okay, nie ma problemu. No i co? Myślę, że tutaj mam wszystko już oblukane. Czy tutaj w ogóle, właśnie, gdzie jest magazyn? Tu jest magazyn. O, przy okazji tak, bo ja w ogóle mam tutaj właśnie te... O Jezu, to jest w ogóle ludzi. Mi by po prostu zależało, żeby moje medale też sobie wymienić, w sensie wiecie, o co chodzi. Po prostu powymieniać. Dlatego ja tutaj sobie też wezmę niektóre. Gdzie mam chyba najwięcej, to będzie chyba najlepsze wyjście z tej sytuacji. Cześć Patricia, razem z Lorettą rywalizujemy o to, która z nas nakłoni najwięcej uczestników święta do ubrania się w wybrany przez nas sposób. Chcesz usłyszeć nasz plan? Podziwiam kreatywność, a Loretta uwielbia osądzać ludzi. Czyli to w sumie co było też rok temu, nie? Obraziłabym się, ale to prawda. Mam się przebrać aktualnie na różowo? Chyba dobrze zrozumiałam to zadanie. Okej, trzeba się ubrać na różowo. A tak właśnie przy okazji, gdzie mam jeszcze moje żetony? Tu mam tylko 22 żetony. 22 żetony. Bidy nie ma, ale mogłoby być lepiej. Okej, co ja mam takiego różowego? No na pewno, że mam coś się przebrać różowego. No, barze tak, że ja wiem. Dobra, będzie tak różowo, bo ja po prostu inaczej za bardzo nie mam. Muszę przyznać, że ładnie ci w różowym. Warto przemyśleć dołączenie do bobcatów. Aha, dobra. Czyli mamy, wszystko jest okej. Okay. I dostaliśmy, aha, czyli dostaliśmy tego żetony. Aktualnie tutaj nie widzę żadnego takiego darmowego ciuszku, także spoko. Aktualnie mamy tyle żetonów. Co my tutaj jeszcze w ogóle mamy? Tutaj mamy jakieś takie zadanko, które pewnie będzie chyba nie teraz. Chyba z tymi zwierzakami, to też było rok temu. Tutaj, a nie, tu są te z tego zespołu. Dobra, to nieważne. Tutaj mamy ten parkiet oczywiście. No i co? Zrobimy sobie jeszcze zadanko tutaj pewnie z wyścigiem. Pieskiego. Dobra, czyli mamy teraz świętowanie mistrzostw. Lecimy w takim razie. 200 PD na konie oczywiście i 4 żetony. Czekajcie, tu ja muszę coś zrobić. Siema dziewczyny, pozdrawiam wszystkich tutaj. Dobra i okej, okay, czekajcie chwilę, bo ja się tak zagubiłam teraz. Jest tyle normalnie rzeczy, że... Okej, okay, bo ogólnie tak, tu jest ten wyścig, który już nam nie będę wam pokazywała, bo bez sensu. Ale on daje 250 PD, także mega fajnie. 6 żetonów, także też róbcie.
Tutaj jest chyba, nie, tutaj są wyścigi grupowe jakieś i okej, czy jakieś takie codzienne. Tutaj też jest wyścig, no bo to też jest, a nie, to jest udział, sorry, to jest udział w mistrzostwach, źle zrozumiałam. Nie przeczytałam też w sumie dokładnie, bo to jest o mistrzostwach, że to sobie bierzecie. I to wam daje dodatkowo w mistrzostwach, które sobie weźmiecie z tego tutaj. Klikniecie oczywiście tak. Robicie mistrzostwa i to wam daje właśnie te punkty dodatkowe dla konia. Okej, także myślę, kochani, że my teraz właśnie pojedziemy sobie już do tej stajni Jorvik. No i tam zrobimy sobie właśnie resztę zadanek. W sensie, no zobaczymy, co my tam w ogóle mamy. Okej, my już jesteśmy właśnie na miejscu. Tereny święta, tutaj stajni Jorvik, okej. Ale najpierw posłuchaj mojego nowego tekstu. Chcę wyzwać inne kluby na pojedynek, ale nie jakiś tam pojedynek rapowy. Czyli to też, co było w sumie rok temu. Czy ty i Diamond macie ochotę, by zatracić się w święcie jeździeckim? Dobra, co my tu jeszcze w ogóle mamy właśnie? Tutaj jest ten jakiś taki druidzi technologia, czyli coś, co może skończymy. Nawet nie pamiętam, co to było właśnie z tym za bardzo. Tutaj mamy sklepy. Dobra, czyli to w sumie wiemy. Tutaj powinny być też... czemu tak tu ludzie stoją? A nie, bo pewnie jakieś tutaj zadanko jest. Ja pamiętam, jak właśnie w tym dokładnie miejscu wbiłam 23 poziom. Ja bym w ogóle chciała nie tylko wbić 24, natomiast nie wiem, czy to by się udało w tym święcie. No ale pewnie za jakiś... Nie jakiś długi czas bym wbiła, tylko musiała być właśnie... Bo właśnie są jeszcze zadanka z fabuły, które będą w maju. Także mega fajnie. I tu jest właśnie ten jeszcze sklep. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy te same rzeczy. One są w ogóle za żetony, także mega spoko, mega fajnie. Mega się cieszę, w ogóle to jest spoczko. Mega jest ta tutaj marynarka. Mega fajne ciuchy. Po prostu... Serio, mega, mega fajne. Że to tutaj to właśnie jest. Możemy sobie oczywiście zobaczyć te nasze ciuchy. Wziąć sobie żetony, czy tam inne rzeczy. A, czy to jest ten sam sklep? Czyli po prostu tylko, że... No, to jest ten sam sklep, co jest w Murland, tylko że... Tutaj... No dobra. Teraz lecimy, kochani, chyba na dresaż. Z tego, co się mogę nie mylić. Bo tutaj właśnie... O, czekajcie. Może pomoże ci przygotować się przed różnymi zawodami. Okej, czyli tak. Tutaj jest oczywiście wszystko. Tutaj mamy wszystkie kocyki. Tu mamy takie z zwierzątkami. Po prostu musimy jakby je pogłaskać, także... okaż im trochę czułości. Tylko tu jest też właśnie wyścig z Sabin. Ten, który nam daje chyba... Ile on daje w ogóle? 500 punktów doświadczenia, moi kochani. To jest ten wyścig, który też był rok temu. On jest taki długi, że tam się jedzie przez całe tutaj Jarlaheim miasteczko. Także róbcie, naprawdę mega warto. To jest święto, gdzie naprawdę trenowanie konia jest po prostu czymś przyjemnym, tak naprawdę, nie? Zyskujecie cały czas coś, także mega fajnie. I przede wszystkim, naprawdę róbcie to wszystko, co tutaj jest. Bo za żetony macie darmowe rzeczy, które dają też dobre statystyki. I żeby mieć tyle fajnych, darmowych rzeczy, to naprawdę... Jak ktoś tego nie zrobi, to naprawdę mega dużo straci. Okej, bo właśnie tutaj było... O Jezus, bo się nie orientuję. Czekajcie, mówi konie może. Mam nadzieję, że święto jeździeckie ci się podoba. Bez ciebie to nie byłoby to samo. Pamiętaj, by mieć oczy szeroko otwarte. Dużo się dzieje zarówno tutaj, jak i w centrum Murland. Tam na pewno wszystko ci wyjaśniła. Do zobaczenia, Patricia. Poczekaj, mam kolejną zwrotkę. Możesz sobie poczytać, jak chcecie. Dobra, kochani, czyli to jest tyle. Teraz lecimy właśnie robić to zadanko z Baronową i to chyba na tyle będzie. Tak się jeszcze mi wydaje, bo tutaj wszystko mamy już ogarnięte. Tu musimy robić tylko to. No i to szczerze chyba tyle. Tak, to jest już tyle. Może ja tak ubiorę jakąś może czapkę, żeby tak było, wiecie, że dresaż, nie? W moim stylu oczywiście koszula, jakieś tam jeansy. I lecimy. Byliśmy pewni, że cię tu zobaczymy. My, to znaczy Baronowa Annabel Silverglade, rzecz jasna. Teraz rozumiem, dlaczego tak chętnie znalazła trochę czasu w swoim napiętym harmonogramie, by pojawić się na wspaniałym święcie jeździeckim. Jestem tu wyłącznie po to, żeby obserwować jeźdźców. Myślisz, że Baronowa przyjedzie, żeby poczuć się młodo i wrócić myślami do czasów zawodów? Ma przecież drogie krem odmładzające, działają cuda. Wystarczy na nią popatrzeć. Nie, Baronowa chce zobaczyć najwybitniejszego jeźdźca na Jorviku. Ma przeczucie, że znajdzie kogoś takiego wśród uczestników zawodu święta jeździeckiego. Jeśli chcesz pokazać Baronowej swoje wyjątkowe umiejętności, weź udział w zawodach i mistrzostwach święta. Będę jej uczami i uszami do obserwowania uczestników, aż sama będzie mogła przyjechać.
Jeśli sprostasz jej oczekiwaniom, otrzymasz prestiżową wstążkę od samej Baronowej. Czyli to jest właśnie to zadanko, o którym też wam wspominałam, tam gdzieś właśnie w tych Next Up in Jorvik, chyba też to właśnie w tym było. Taka oto jest właśnie, o, wstążka. Wykaż się przed samą Baronową. O Jezu, Klara, co ci się stało w ogóle? Byłaś w tym siedzeniu, dobra. Czyli nie, czekajcie. O, siemanko, siemanko, witam serdecznie. Teraz, moi kochani, już będziemy wracać do Murland. No i tam właściwie ja już też sobie kupię jakieś rzeczy. O, siemka, Melanie. Więc no dobra, wracamy do Murland w takim razie. Teraz, moi kochani, przyszedł czas, aby zrobić szał zakupów. Czyli właśnie, ja na pewno sobie zakupię ten strój jeździecki, który jest właśnie tutaj w ogóle Andalus, taki siwy z czarną krzywą, którego nie ma, oczywiście to jest tylko bot. No i co? No zaczniemy od kupowania tych rzeczy. Tutaj naprawdę fajne w ogóle spodnie, takie czarne. Mega fajne spodnie. No co ja mogę wam powiedzieć, to jest naprawdę przepiękny strój, ja muszę go cały, tutaj cały, ja go kupię cały, nie? Naprawdę. Dobra, jestem w stanie poświęcić tutaj swoje rozety, medale, także no... Żeby też tak, wiecie, nie wyszło jakoś inaczej. Tak sobie troszeczkę... Będzie 600. Teraz będzie kalkulacja wszystkiego. Mogę sobie w końcu zakupić spodnie, w ogóle naprawdę są mega drogie rzeczy. Te spodnie to mnie tak po prostu zdziwiły, naprawdę są po prostu drogie, nie? Okej, ja już sobie kupiłam jedne z droższych rzeczy, czyli tak, spodnie, tutaj tą marynarkę oraz siodło, które było droższe akurat. I teraz lecimy już tutaj z Starcoinsami, to już będę sobie tutaj żałować jakoś bardzo. Reszta tutaj po prostu będzie już za Starcoinsy, tak jeszcze będę się tą torbą, ale ją też kupię, bo w sumie będzie do tego zestawu całego, także może być. No a u postaci tutaj jeszcze by się przydało kupić buty. Chociaż nie wiem, czy nie będę chciała właśnie jakichś takich czarnych po prostu, bo nie wiem, czy mi się po prostu podobały, ale zobaczymy. Ja wam powiem, że trzeba zrobić sobie sesyjkę, czyli pojedziemy po jednego konia. Jeśli w tym momencie macie na myśli tego konia, którego ja chcę wziąć, to plus dla was. Ale zaraz się dowiecie, jakiego konia wezmę w ogóle. Ale no dobra, kupię je. Niech stracę. Te rękawiczki w ogóle, o właśnie, jeszcze rękawiczki weźmiemy, bo one są spoczko. Dobra, wezmę go tylko dla kolekcji, ale tak to go nie będę go ubierać, bo jak się ładował w ogóle. także mamy cały sprzęt, mamy jeszcze dużo Starcoinsów. Wow, w ogóle jaka liczba. 8888. Okej, ja już właśnie wracam na Święto Jeździeckie. Jeśli ktoś z was wcześniej zgadnął, że chciałam wziąć tego pasofino, mojego ukochanego kasztana, tutaj piękny, ładny, cudowny, to napiszcie w komentarzu, komu się udało zgadnąć. Dobra, czyli tak, w ogóle tutaj tego fitu wzięłam takiego kartki jaśniejsze, które miałam w ogóle też w szafie i myślę, że tutaj fajnie się wpasowują, natomiast myślę, że lepszym kolorkiem może byłby szary, ale uważam, że te w same sobie też są ładne, bo te za bardzo mogą się wtapiać w tego całego konia też między innymi, ale te wyglądają też spoko. Chyba to zostawię na razie. Także tak to się prezentuje. I właśnie, moi kochani, lecimy tutaj jeszcze zobaczyć coś w sklepach, trochę poszaleć, bo ja muszę kupić jeszcze ten outfit, ok? Ten muszę oczywiście kupić. Czyli tak, między innymi, moi kochani. Przepiękną tutaj, przepiękne ogłowie. Czaszki. Dla postaci to kupię wszystko oprócz butów, bo butów nie potrzebuję. Dla konia również kupujemy wszystko, już nawet nie chcę malować tych medali sobie, żeby mieć też na później jak coś. Pokiemy z Starcoinsu, to szalejemy z Starcoinsami, moi kochani. Ach ten hajs, ach ten hajs. Ach te spodnie takie drogie są. Ale jest przepiękny. Tutaj mamy za żetony też coś fajnego, ale jeszcze na razie sobie uzbieram. Więcej tutaj sobie też wymienię. To są te pieski, cudowne, Jezu, muszę go kupić już od razu. Chodź tutaj do mnie. Jeszcze mam miejsce do drugiego, o Boże. Boże. Mój zacierz. Tu jest ten piękny piesek, ja w ogóle, no nie no, po prostu te pieski są tak genialne. Zobaczcie sobie, po prostu, no, coś pięknego. A tutaj macie tego drugiego właśnie, no zobaczcie, jaki słodziak. Uwielbiam te pieski, no, są takie kochane. Czarne za 110, czarno-białe te, fajne są.
O, w ogóle te kokardki są tańsze, tak też polecam na przykład te sobie wziąć kokardki, no są bardzo spoko. To są właśnie rzeczy z przednich lat. Bardzo spoko. Czy to będzie tutaj? To jest to! I to idealnie właśnie będę pasować do tego pieska z tą chustką, właśnie tego białego z tą różową chustką. To będzie właśnie pasować, to na pewno sobie zrobię. Ale to za jakiś czas, bo na razie tak nie mam miejsca w inwentarzu, jak widzicie, wszystko jest. No ale póki co na razie będę sobie zbierała i później sobie to tutaj jakoś kupię, nie? O kurde, nawet tutaj się pojawiła Janina, no, no na tym święcie, no się tego nie spodziewałam w ogóle, nie? O, tutaj też Linda, siemaneczko. O, widzicie, spotkałam kogoś, także mega fajnie. No w sumie ciężko byłoby kogoś nie spotkać, jeśli sporo osób mnie zna akurat. Okej, w ogóle właśnie, czekamy jeszcze na Charlie, bo Charlie miał tutaj się zjawić. No i czekamy na tutaj panią Charlie. No, także idealnie tutaj się zrobiło takie zbiorowisko naszych widzów, także idealnie jest ze mną Charlie. Witam. Tak idealnie na końcóweczkę dzisiejszego filmu. Także no, my się z nami żegnamy, a raczej ja się żegnam, a Charlie to będzie się witać jeszcze, ale to na jej odcinku. Także no, pozdrawiam wszystkich tu moich widzów. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco oczywiście. I ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.